Także już witajcie, jestem WDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku otworzyłem sobie paczkę za 50 tysięcy monet i parę takich troszeczkę mniejszych, gorszych. I standardowo zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, bo to bardzo pomaga w dalszym rozwoju kanału i strzelenia subika, bo to również motywuje do dalszej pracy. No i bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania, no i co? Po prostu lecimy! A więc widzowie, na dobre rozpoczęcie odcinka otwórzmy sobie parę paczek. Mam jeszcze 4 w sklepie, ale w tym jedna za 100 czy za 50 tysięcy monet. W każdym razie w tytule będziecie mieli, czy to jest paczka... To jest paczka za 50 tysięcy monet, ale dobra, myślę, że to nie jest najgorszy wynik, ponieważ i tak, no... Paczka za 50 tysięcy monet na tym etapie gry może sporo namieszać. Tak samo jak ta paczka, ale nie wiem, czy namiesza po raz kolejny Francja, bramkarz. Gdyby to był Mike Manio, to byłbym zadowolony, ale niestety jest tylko i wyłącznie Alphonse Areola. Więc taki średni zawodnik, ale paczka w sumie nie najgorsza. Mam jeszcze Strakosza, oprócz tego zobaczymy, czy jest wymienny. Jest wymienny, więc naprawdę bardzo fajnie, no bo zawsze jakiś pieniądz będzie. Tak quicksellować niewymienne karty to też trochę lipa. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy, więc plan jest taki. Otworzymy sobie teraz tą paczkę, te trzy paczki i paczkę za 50 tysięcy może zrobimy sobie na potem po meczu. Będzie to Igor Coronado, chyba tak mi się wydaje. O ile dobrze przeczytałem, tak jest, Coronado i Jansson, więc... Tak średnio najeżdża, ale mamy teraz złotą, mało złotą paczkę piłkarzy. Zobaczymy, 6 złotych, jeden rzadki, więc no dosyć słabo. Ale może akurat coś siądzie, może akurat coś siądzie. Zobaczymy, czy tutaj będzie coś dobrego. Argentyna, może PS, nie PS, to będzie Alvarez. Ojejku. No, to co mówiłem wczoraj, że ta karta byłaby fajna, gdyby miał więcej tempa. Ale tego tempa niestety więcej nie ma i tak to się prezentuje, że niestety się nie prezentuje i będziemy musieli te karty najprawdopodobniej squixelować. Tak jest, to idzie na quixel i standardowo widzimy się w mecz, no bo brakuje mi niedużo zwycięstw do tego, żeby bić się do Ligi 5. A jeżeli bijemy się do Ligi 5, to będą teoretycznie lepsze nagrody, ale no, nie paczki się liczy, tylko ich zawartość. Wkładzik jest tak naprawdę niemalże taki sam, tylko że jedna jest różnica, bo Akanji wszedł za Diego Carlosa, bo Akanji mi się gra jakoś fajnie. Jako że go trafiłem, to też czemu by go nie poużywać troszeczkę. No i fajnie było też ulepszyć ten składzie. No mówię, na tą ligę weekendową mam 300 tysięcy monet dokładnie na koncie, plus do tego to, co w klubie mam. Czyli że tam jakieś 400, może 20 tysięcy końców, więc zobaczymy. Może jakieś te wzmocnienia będą, ale no kluczowe jest to, żeby ten składzik zdecydowanie wzmocnić. Przede wszystkim atak, no, obronę i pomoc, bo bramka jest naprawdę okej, bo ten normalnie czasami się wylewa, czasami nie. Ale fajnie by było właśnie... No, coś tutaj poświrować i mieć lepszy skład. Wyszukałem wreszcie oponenta, no bo czekałem dosyć długo, anulowałem właśnie wyszukiwanie i FIFA się zwiesiła, więc musiałem niestety to resetować. Oj, 33 zgrania, 87 oceny ogólnie. Na tym etapie gry jest naprawdę dosyć wysoko. Ma Salaha, ma De Bruyne, ma Holanda. O, Holand na Olga nie wiem, czy no, no jest trochę dobry, ale nie aż tak jak na konsolach nowej generacji, także... No trzeba się z tym zmierzyć i pokazać, kto to jest lepszy. Mam nadzieję, że to my wyjdziemy zwycięską ręką z tego pojedynku. No i rozpoczynamy już w środku pola MVP-u. Naprawdę fajnie to zawodnik. Ale teraz ładnie to rozwiązaliśmy. To będzie strzał finezyjny, to jest bramka na 1-0. Więc Marcus Rashford po raz kolejny pokazuje, że mimo 81 overalla jest naprawdę spoko. Przede wszystkim 5 gwiazdek sztuczek, to jest coś, za co go cenię. I bardzo fajne wykończenie. O, niedobrze. Uderzenie, no takie... A myślałem, że to jest, że do norma to wyjął, ale jak widać nie. Chyba strzelił Aubameyang, tak mi się wydaje. Ale pewnie nie jestem. No i zobaczymy, teraz to rozpoczynamy od naszej bramki. Ale to podanie woła pomstę do nieba, chyba że teraz będziemy w stanie to wykorzystać. Niestety, a może stety. Zobaczymy, Mateusz również, ale teraz zlagowało dosyć mocno. Jest dośrodkowanie do Marcusa Rashforda, Marcus Rashford, ale prosto Balisona. No, takie strzały to nawet ja bym złapał. Kimbembe zabawił się teraz w napastnika, czy to będzie gol? Presnel Kimbembe, o proszę bardzo, strzelam bramkę na 2-0 i to Kimbembe wpisuje się na listę strzelców. No tego to się chyba nikt nie spodziewał, ale no znalazł swoje miejsce, ładnie tam zrobił przekładankę nad piłką i to się ceni, bo to jest człowiek orkiestra normalnie, potrafi się grać w ofensywie, w defensywie, no w ofensywie troszeczkę gorzej, ale w tym przypadku nie narzekam, ponieważ jest brameczka, teraz jeszcze Marcus Rashford minął teraz dobrze przeciwnika, jest uderzenie, zostawił nam pustą bramkę i 3-0. Dobrze, że jest Erling Haaland tutaj. Dobrze, chciałem na tapina, ale na szczęście udało się. Na szczęście udało się to wybronić. Zobaczymy teraz, my wychodzimy z kontrą. Teraz Serginho Dest, tak trochę średnio to rozwiązałem, bo podałem do Haalanda, który potrafi co nieco z tą piłką zrobić. Teraz jeszcze jest De Bruyne, Kevin De Bruyne. Uderzenie fałszem, ale zablokowane.
Ruszyła maszyna, kto zdąży zatrzymać? Marcus Rashford, zobaczymy, chce na zielonce uderzyć Marcus Rashford, no słabe uderzenie, ale Alisson z problemami. I teraz muszę tylko przywołać jednego z naszych zawodników, pokażę wam fajny schemat na rzut rożny. Aha, tam jest Marcus Rashford, bo gdyby tam był ktoś wyższy, to mogłoby to się skończyć bramką, a tak niestety jeszcze MVP, podanie do Kandziego, czy strzeli brameczkę na środku obrońca, niestety się nie udało pokonać Alissona. Po raz kolejny byłby to środkowy nasz defensor, który wpisał się na listę strzelców. Ale no nie wyszło, dobra. Na razie chyba żadnych zmian nie robię, był meczek taki w miarę okej, okay, w miarę, nie chcę powiedzieć, że łatwy, bo potem najprawdopodobniej przegram to spotkanie. Ale widzę tutaj nasze szanse na wygraną. Zobaczymy sobie tylko statystyki, no wyrównane, z lekkim wskazaniem na nas. Także lecimy dalej. Co to jest rzut karny? Ja nic nie robiłem tym Mendeszem, ja naprawdę nic nie robiłem, no nie wiem, tam nim sterowałem czy nie. I Fabinho, zobaczymy, gdzie tu by się rzucić, zostaje w środku. Aha. Dobra, chciałem i tak zostać w środku, więc nie mam pretensji, no bo... Ale gdyby to obronił, to też jeszcze byłbym bardziej zadowolony, tak to 3-1, więc przeciwnik, no, ma szansę, bo coś się obudził w tej połowie, zaczął coś tam grać. I dobrze, że nie mówiłem, że to jest łatwy mecz, bo wtedy na pewno bym go przegrał, a tak, no... Też mogę go przegrać oczywiście, ale wiecie o co chodzi. Teraz mam jeszcze okazję. Gonzalo Guedes, ale te uderzenia finezyjne strasznie słabo wchodzą dla mnie, naprawdę. I Riyad Mahrez, zobaczymy. No, liczyłem troszeczkę na rzut karny, dlatego chciałem się przez chwilę zostawić. No, ale niestety, no Riyad Mahrez nie wyczuł moich intencji. A teraz podanie za plecy, Erling Haaland. 3-2, dobra, robię zmiany, nie ma co, bo tutaj naprawdę robi się niebezpiecznie. I przede wszystkim będzie sobie na pewno Luis Muriel za Guedesa, na prawe skrzydło nie wejdzie sobie Silas, a na lewym, dobra, na razie niech to tak wygląda. I Erling Haaland. Marcus Rashford nie strzela ze 100% okazji, a Haaland, no niestety, wiadomo, to jest lepsza karta, ma dużo lepiej więcej strzelania, ale mimo wszystko, no po takich odbitkach, no przegramy ten wygrany mecz, tak naprawdę można powiedzieć, no bo wygrywaliśmy tutaj, no 3-0, a teraz jest 3-3, ja często mam niestety takie mecze. I Haaland, no nie wierzę, że to będzie gol, to chyba będzie bramka, dobrze Kimpembe. Gdyby nie ten ślizg, to byłaby brameczka. Tak na szczęście Pressnet pokazuje, że no jest w formie, dzisiaj jest w formie. Gol, do tego naprawdę dobra gra w defensywie. Teraz ostatnia akcja, żeby należała do nas. Jeszcze podanie do Luisa Muriela. Tam wypatrzymy sobie Marcusa Rashforda. Ale czemu, Marcus? Ja nie wierzę, no. No i ostatnia akcja spotkania. Jak z tego stracę bramkę, to nie wiem. Dobrze, to na Roma, naprawdę. Ojej, ostatnia akcja tego, ostatni właśnie wyrzut rożny, to będzie dośrodkowanie i wybijmy to. 3-3, kurde, no, wygrywaliśmy 3-0, znaczy no, to dla mnie jest jak porażka, te 3-3. No niestety, to tak blisko do tej ligi wyżej, a równocześnie tak daleko. Po tym remisie niestety się oddalamy, Kimpembe za wynik spotkania. I lecimy do paczki za 50 tysięcy monet. Moi drodzy, jesteśmy już w sklepie w tym momencie i otwieramy ostatnią paczkę na dzisiaj, zobaczymy, że coś z tego będzie, bo ta paczka z 50 tysięcy monet, o, to może oddać o cenie gwarantowanej 83+, więc to najprawdopodobniej będzie karta 83. Zobaczymy, dobra, otwieram. Jakaś fajna karta specjalna, może być chociażby Neymar, Inform, nie wiem, to będzie chyba walkout. Hiszpania, SP, to nie będzie, to jest walkout, Parejo, 86 overalla. No dobra, Parejo nie jest zły, ale w paczce 50 tysięcy monet, to liczyłem na coś więcej, no bo jednak przydałoby się trafić coś fajniejszego. Do tego mamy Hyperlinka, Pau Torres, Locatelli, Blachodimos, Kalulu, Advincula, fajny zawodnik kiedyś to był. Generalnie, no, można powiedzieć, że spoko, ale jest lekki niedosyt. To może być taka puenta dzisiejszego odcinka, tak samo jak w tym meczu. No, byliśmy bliscy wygrania, ale niestety się to nie udało. Także cóż, na dzisiaj to by było tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce. Jestem Radowo, oczywiście, strzałeczka. Trzymajcie się.